Cześć, tu Karolina Pytlarz, witajcie na kanale Fanaberries. Dzisiaj przychodzę z zakupami, chociaż rzadko u mnie teraz są zakupy. Wiem, że te filmy generują najwięcej zasięgu i oglądalności, no ale odkąd nie jestem w DT świecie świata pasji, no to robię rzadziej zakupy. Zresztą dlatego w sumie odeszłam też z DT sklepowego, bo dla mnie to był duży... Dla mnie to był duży stres, za duży wybór w sensie, bo tam są i papiery, i media, i ja potem, wiecie, jak kupowałam te rzeczy, to potem nigdy nie wiedziałam, z czego tworzyć i dla mnie to było po prostu za dużo. Dlatego no, teraz robię zakupy tylko wtedy, kiedy muszę i ostatnie zakupy robiłam w listopadzie, więc no. Tyle przeżyłam bez zakupów. Jakoś nie było to bardzo straszne. W międzyczasie robiłam tekturkowe zakupy, także zawsze coś tam kupuję, no ale wiecie, już nie tak no, w sensie w żadnym takim bardziej większym sklepie. Robiłam jeszcze w zielonych. Ale to miałam kupon, no i kupiłam tą tego cincza, tego krokodyla dużego. No jak wiesz, co innego jak co miesiąc, a tak w sumie raz na jakiś czas, to no, tylko wtedy faktycznie jak potrzebuję. Halo? No i teraz pokończyły mi się media, więc tak patrzę na tą paczkę, co ja w sumie kupiłam, że tyle zapłaciłam. Bo nie jest jakoś tego super dużo, ale no, swoje kosztowało i no co? I w sumie skorzystam. Co ty chcesz mojej stopy? Tu mam dać? I co mówiłam? Aha, załapałam się na tą promocję poniedziałkową, więc miałam 7% zniżki, więc fajnie, zawsze poluję na tą promocję, jak już robię zakupy. I też w sumie dowiecie się, bez czego nie mogę żyć, bez jakich medii. I na pewno to jest ten spray do czyszczenia masek. Przyznam się, że odkąd go mam, no to to już nie pilnuję tak mycia tych masek, zrobiłam się leniuszkiem. Wczoraj robiłam pracę i no, pilnowałam tego, żeby zużywać tego jednak trochę mniej, bo no i ostatnimi miesiącami no, szło mi to jak woda. Bo ja tutaj, wiecie, robię przy śpiącym Filipie i chcę wstawać jak najmniej, żeby jak najmniej robić hałasu, no i potem tak. Więc to jest taki mój must have. I też pasta modelująca z 13 Arts. Bardzo ją lubię. Mam tą. Mam tą z Pent Arta. Też jest niby fajna. Ale jest taka jak mus taki. Ona jest taka bardzo delikatna. Gdzieś tam na kartki może jakiś ten. To tak, ale dla mnie ta konsystencja jest taka dziwna i bardzo lubię tą właśnie z 13 Art. Ona jest taka gumowa jakby, widzieliście. Ta jest taka, się błyszczy jak jest mokra, a ta jest taka całkiem matowa, możecie sobie porównać. Nie wiem, jakoś bardzo lubię tą z 13 Art i zawsze ją kupuję, chociaż ostatnio ta cena wzrosła trochę, no to mimo to uważam, że warto. I zawsze właśnie ją kupuję. Jakoś tak, no najbardziej mi odpowiada. Miałam kiedyś z Agaterii, ale z Agaterii jest taka znowu bardzo ceglana, taka gipsowa. A ta jest dla mnie najlepsza. Filipku. Heavy Body Gel rzadko używam, ale warto mieć, bo czasami
Nie wiem, jak coś się będzie trzymać, więc więc wolę zawsze mieć pod ręką. Wolę mieć, bo czasami mnie najdzie jakaś ochota, wątpliwość co do kleju na gorąco. To wtedy używam tego. Jestem spokojniejsza, jak go zawsze mam przy sobie. Co jeszcze mam? Oczywiście pastę żelową. No to jest dla mnie produkt taki też, który muszę mieć, bo zawsze sobie coś wymieszam, czy z mikrokulkami pastę taką strukturalną, czy z Color Glowami. Przestań, Filipku. No także to muszę mieć. Tego mogę nie mieć, ale to muszę mieć. Także tak. No i jeszcze tak jak tu widzicie, wzięłam sobie stresy, 4 nowe. Z tą promocją wyszło, że jeden tak jakby miałam gratis. Więc myślę, że no ta promocja jest naprawdę fajna. Jeszcze tam jest drugi upust od kwoty zakupu, więc no w sumie fajnie wyszło. No i tak sobie pomyślałam, jak je zobaczyłam, jak otworzyłam paczkę, że no takie nijakie te kolory sobie wzięłam. No ale o to też mi chodziło, bo czasami potrzebuję takie delikatniejsze, bardziej subtelne, przydałoby się. Zresztą one tak naprawdę, jak się je mocno, dużo nałoży, te kolory, no to one są intensywne. Więc wzięłam sobie Tattered Rose Antique Linen. Jak widzicie, one dają kolor. No tylko, wiecie, ja mam takie mocniejsze kolory, ale no do zróżnicowania z tych prac, czy jak nakładam kilka masek na siebie, no to niektóre chciałabym, żeby były jaśniejsze, takie delikatniejsze. Więc czasami żałuję, że nie mam tu właśnie takich właśnie bardziej pastelowych kolorów. No takich jaśniejszych. Te oksydy to dla mnie są wszystkie pastelowe, bo ta oksyda rozjaśnia je potem. Więc tak wyglądają na świeżo, potem trochę zbledną. Także Tattered Rose, Antique Linen, Salvaged, jakoś tak, patina i Millet Lavender. Ładne te kolory, no fajne są. Jak wczoraj właśnie otwarłam tą paczkę i wieczorem otwierałam już niektóre i robiłam z nimi pracę, no to tak się śmiałam, że taki odruch wymiotny, jaki mam używać, ale no to tak sobie w głowie po prostu, no że nie jest to coś, co sięgnęłabym w pierwszej kolejności. I jeszcze jeden problem, jaki zaczęłam, jak miałam je użyć, no to że nie mam szczoteczki, bo wiecie, jak no mam szczoteczkę przypasowaną do kolorów, no ale te kolory, jak są mocniejsze, no to muszę ją znowu najpierw przeczyścić, wyczyścić troszkę ten stary kolor. I żeby użyć tego, żeby nie mieszały się te kolory tak bardzo. Więc no, muszę sobie kupić nowe szczoteczkę, czy jedną, czy nie wiem, czy cztery, na te cztery jasne kolory. No jednak jest różnica, a też używanie jednej szczoteczki do jednego koloru jest też bardziej ekonomiczne, bo nie musicie tego tuszu ciągle ścierać z tej szczoteczki, on tam ciągle jest i czasami nawet, wiecie, biorę szczoteczkę i nie maczam w tuszu, tylko jak chcę tak delikatnie, no to biorę tą suchą szczoteczką, która już tam gdzieś ma ten pigment i no i po prostu jest szybciej, łatwiej, no i tak jak mówię, bardziej ekonomicznie. Także cztery nowe nabytki distresowe. Zrobiły takie matowe bardziej. Oko masz? Koło. Skusiłam się oczywiście na maski. Kolejne nowe maski moje.
ze Studio Light. I tutaj widzicie, zrobiło mi się, nie zmyłam od razu tego oksyda. No i zrobiło mi się takie jaśniejsze. Ta oksyda się tak nie zmywa. Znaczy myłam go ją samą wodą, nawet nie próbowałam tym płynem, więc w sumie nie wiem, czy by to zeszło, no bo to mi nie przeszkadza. A kiedyś tam przy okazji się domyję. Słucham. Tu mam takie pasiaste kółeczka. Także takie kółeczka i takie pasiaste, postarzone kreski. Nie wiem, fajne to jest. Jakbyście się zastanawiali, czym się różni czarna maska od białych masek tej firmy, to te czarne są sztywniejsze. Bardziej właśnie takie do pasty. A te są takie delikatniejsze, cieńsze, bardziej miękkie. Więc jeżeli bardziej myślicie o mediowaniu, no to te czarne bardziej polecam. Do tego. Także dwoma się już wczoraj pobawiłam. No i takie kółeczka fajne są. Takie i na bańki, i na takie morskie projekty. Fajne. Jeszcze z takich medii to wzięłam sobie cienkopisy, bo mój syn mi tutaj sami używa. I wzięłam sobie trójkę i piątkę. Aha, tutaj jest. Trójkę i piątkę. Chciałam jedynkę, ale nie było. I w sumie potem sobie pomyślałam, że spoko w sumie, że nie ma, bo on jest taki bardzo cienki i no i bardziej narażony na uszkodzenia przez mojego syna, więc mam co kupować. Więc tak, dwa takie. Miałam gdzieś piątkę, ale mi zniknęła, a trójka mi przestała pisać, więc sobie wzięłam takie, a to jest takie. Czuć pod palcem, że to ma taki jedwab jakby pod, gdzie jest ten tusz, ale biały mam palec od razu. I jeszcze sobie wzięłam takie białe papiery, jeszcze białe papiery 30x30, bo czasami używam właśnie pod layout, jak drukuję papiery Digi, to moja drukarka nie drukuje mi na całej stronie A4, tylko zostawia zawsze biały rand i podklejam sobie wtedy takim białym papierem. Mam nadzieję, że mnie nie świeci za bardzo. I tym razem sobie wzięłam taki do Mix Media, bo jeszcze używałam ostatnio takiego zwykłego białego ze Studio Light. Nie ze Studio Light, Studio 75 miałam jeszcze z parę lat temu kupione i w końcu je zużywam, no ale że się kończą, to właśnie wziąłam sobie takie, ale teraz też myślę, że może jakiś warsztat taki prosty na takim białym tle też by było fajnie zrobić. Tu jeszcze zapomniałam o stencilu, też ze Studio Light, taki, on się nazywał Gothic Script, takie gotyckie, jakby tu ma litery. One są trochę długie, już mam dwa takie stemple tej firmy i musiałabym sobie przeciąć je, bo nie poręcznie używać, ale z kolei właśnie do jakichś kartek do Eleksie sprawdzają super. Więc tak, wziąłam sobie taki stempel i wziąłam sobie papier szarpany w różnych kolorach i to z myślą o kwiatkach. On jest 160-gramowy. Wziąłam sobie taki pomarańczowy, fioletowy, niebieski, taki bardziej w czerwony wchodzący pomarańcz i taki malinowy. Także no zobaczymy, co z tego będzie. Idzie wiosna, więc kwiatki z papieru się robi dużo szybciej, jak dla mnie.
więc sobie wzięłam. Ej. Także tyle prac, które zrobiłam z tymi maskami, wam jeszcze nie mogę pokazać, bo może pójdą na warsztat w Katowicach. Jak mnie dziewczyny będą jeszcze chciały, bo nie odpisuję długo. I dostałam oczywiście króweczkę. Kreatywność sprawia, że świat się kręci. Także dziękuję bardzo. Także no jeszcze a propos tej promocji właśnie, ja wolę takie obniżki procentowe niż takie gratisy dorzucane do paczek, bo te gratisy potem rzadko używam, a tak to przynajmniej kupuję co chcę, a po prostu płacę mniej. Także dla mnie to jest lepsza opcja. I w sumie nawet wolę właśnie w takich sklepach robić zakupy, że po prostu wiem, że nie dostanę czegoś, co będzie mi leżeć i no trochę zabierać miejsca, no bo potem co z tym zrobić, szkoda wyrzucić, a ciągle potem i jest też nadzieja w sumie, że się ciągle zużyje, no i tak. Także zobaczymy, jak mi się to nagrało. Mam nadzieję, że głos był ok, bo jak Filip tu hałasuje, to może zbierać jego głos bardziej niż mój. A jak coś, no to nagram jeszcze raz najwyżej na telefonie. Także ja wam dzisiaj dziękuję. Moimi mediami się z wami żegnam. Już mam, wczoraj używałam i już pochlapane. Także oprócz białego i czarnego gesso, no to jeszcze właśnie to jest taki moja baza podstawowa. Pasta żelowa, pasta modelująca, no i to. A to właśnie kupiłam z myślą o tych maskach, o tych szablonach ze Stamperii, tych plastikowych. Ponoć to się do tego sprawdza fajnie, no i w sumie muszę spróbować, bo nie chciałam otwierać specjalnie tego na jedną, wiecie, na jedno przejechanie po tej strukturalnej, nie wiem jak to się nazywa, czy maska, czy co. No ale wiecie o co chodzi. A teraz jak już mam otwarte, no to łatwiej mi to będzie użyć. A otwarłam to właśnie, bo to też już ma kilka lat i to cały czas stało zamknięte i nic się z tym nie działo, więc to też jest super. No a już właśnie skończyła mi się ta pasta, no i akurat no, nie chciałam z kuli jednej pasty robić zamówienia, więc zaczęłam używać. No ale tak jak mówię, jakoś tak niespecjalnie mogę wam pokazać. Tutaj jej używam chyba pierwszy raz. Nie wiem, no ja nie wiem, no jakoś do mnie nie przemawia. Bo też, bo czasami mi się też zdarza z tymi pastami, że nie wiem od czego to zależy, czy źle podsuszam, czy co. Że one, jak nałożę pastę, a potem kolor i wodę nakładam, to ta pasta zaczyna pływać i no, niszczy mi się ten wzór z maski. No i to jest bardzo ciekawe dla mnie, od czego to zależy. No a właśnie z tą pastą nigdy mi się tak nie działo. Dlatego też ją bardzo lubię. A tak to różne inne pasty. No właśnie ta też mi się tak działo właśnie kiedyś. Dlatego no tak nie przepadam za nią. Także w tym filmie to wszystko. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, że tu jesteście i mnie wspieracie. I do następnego razu. Cześć. Jednak te wpisy nie pójdą na warsztaty, będzie co innego, więc mogę wam pokazać. I tutaj użyłam właśnie tej białej maski ze Studio Light na tło. No jak widzicie, to jest takie wtopione, tego w ogóle prawie nie czuć pod palcami, jest tak delikatnie naprawdę, więc ona jest taka super cienka. A ta tutaj już jest taka wyczuwalna, faktycznie jest warstwa, a tu jest takie naprawdę delikatne, tylko takie tyci. Także to jest ten jeden wpis, którym się
pobawiłam tutaj właśnie tymi paseczkami. A tutaj jest drugi wpis i tutaj są już te drugie kółeczka. Kółeczka pasiaste i grafiki od Artianette. Także tak. Mam jeszcze drugie. Bo tutaj się śmiałam, że ja tutaj tylko byle za, znaczy no, że tak wszystko zawalam tym kolorem. I tu już ćwiczyłam umiar. Także tu i tutaj takie jeszcze dwa. To trochę to mi się już, to mogłam inaczej odbić na papierze. No ale tak zostało. Tu jest taki słodki misiu i nitka. A tutaj jest smok i tutaj tak robiłam dookoła po prostu pognicionym papierem. Odbiłam w tuszu i na papier. Dlatego tak. Takie są zagniecenia jakby. Nie wiem, czy mi się to... Znaczy teraz już mi się podoba, ale jak skończyłam, to pomyślałam, że może niekoniecznie mogłam to zostawić bez tego. No ale chciałam się pobawić i tak tutaj to wygląda. Są stemple z Karabel chyba. I te kółeczka to jest Studio Forty. Kopeczki. Tu jest AB Studio i Xiki. Wykrojnik. Skądś. Nie wiem. Taki zestaw miałam. Napis też z AB Studio. A to jest też Studio 40. Ten nowy stempel. Gotyckie pismo. Tutaj przeszycia też Studio 40. Nie wiem. Forty chyba. Stempel ze stamperii. Też napisy. No i bazgrołki. A kropeczki to jest Studio Light. Też właśnie ten długi, taki jak ten. Z napisami, a wykrojnik to jest Tethered Lace. Także tak. No i tutaj też w tle jest taki cienki do dekupaż. On jest, ale nie wiem z czego. Taki bardzo cieniutki niestety, bo skrzydła są piękne. Tutaj AB Studio też tak na czarne, żeby nie było tak nudno. Tutaj te paski też AB Studio, to Studio Light. Studio Light przez okienko. Liście wycięte z kolekcji, tylko że tak je zakolorowałam, że nie mają, nie widać. I napis też tutaj jest z kolekcji, tak samo jak to. Także tak, cztery wpisy. No ale fajne są w sumie. No, rzadko robię takie jaśniutkie. Ja tu mam jeszcze. No, przeważnie właśnie takie zawalone całe strony, także fajnie sobie ćwiczyć i próbować nowych rzeczy. A w tle tutaj, jak widzicie, już mam, dzisiaj jest czwartek, nową kolekcję, jutro rusza przedsprzedaż i będzie promocja, a ja wam puszczę, nagram jutro może z Filipem, żeby fajne było światło w dzień. Może jak będzie spał. Przez tydzień będzie promocja. Minus 15% z tego co wiem. I no i piękna jest. Jest normalnie przepiękna. Tak wam przelecę. Jest dużo grafik do wycinania, no jest pięknie. Także zapraszam na jutro na kanał. Mam nadzieję, że mi się tak uda szybko to zmontować. Tak, ale dobrze. Kończąc do meritum forte. Tak, takie wpisy zrobiłam. Fajne rzeczy pokupiłam i próbowałam nowych rzeczy. Także no, te maski trzeba uważać, bo właśnie nie zawsze jest to w opisach napisane.
do produktów, a potem jest płacz i rozczarowanie, w moim przypadku przynajmniej. A to właśnie była moja pierwsza maska, którą kupiłam i też właśnie była taka cieniutka, jak jeszcze cieńsza niż ta. Ona to jest to w ogóle taki papierek cieniutki. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapkę w górę, subskrypcji i komentarzu. To jest bardzo cenne dla nas twórców, w ostatnim czasie zwłaszcza. Także bardzo dziękuję, jeżeli subskrybujecie mój kanał, i za wszystkie komentarze. Bardzo lubię je czytać. Dobranoc, bo już jest po północy. Pa, pa.